Ile mogłoby zobaczyć zimowe igrzyska w Krakowie? Tego jeszcze nie przewidziano, ale już przewidziano pogodę. Ciekawe co na to górale. Za 8 lat warunki mają być podobno idealne. Podobno też Kraków leży tuż pod Tatrami. Z materiałów promujących kandydaturę tego miasta jako organizatora Igrzysk Olimpijskich wyłania się naprawdę niezwykły obraz Małopolski. Adam Feder. Już w spocie reklamowym organizatorów poniosła fantazja. I nie o to chodzi, że po Krakowie jeżdżą przerośnięci reprezentanci sportów zimowych. To może mieć miejsce w Krakowie. Marzenia się spełniają. Chodzi o to, że takie jest marzenie, trochę jakby senne, że największa dzielnica Krakowa, Nowa Huta, leży u stóp Tatr. To oficjalne zdjęcie promocyjne. A w Nowej Hucie nic nikomu o majestatycznych Tatrach, które nagle wyrosły, nie wiadomo. Nie widzę. Nie widzę właśnie, że nie. Mieszkałem na Małej Górze w bloku, w wieżowcu, na 10. piętrze. Ja nie widziałem stamtąd Tatr. Jak się wysoko wejdzie i nie ma chmur, to może coś tam w dali się mieni. Ale nie tak to wygląda. No trochę dziwnie. Idiotycznie. W Nowej Hucie nie rozbył, ale Tatr naszych to tamtela nie widział. Z Tatr także nie widać Nowej Huty, mówi góral Dariusz Galica, do którego jeszcze wrócimy. Pojawiły się komentarze i kolarze, według których majestatyczne Tatry właśnie wyrosły także u stóp Poznania czy też Szczecina. Są także tacy, którzy sugerują, że budowa Tatr w Krakowie może kosztować 300 miliardów złotych. Spodnie jest wizerunkowy, a nie jest informacją, gdzie, po której stronie i jak dokładnie leżą Tatry. I myślę, że tutaj stawianie takich zarzutów no, powoduje, że pewnej licencji poetyki nie rozumiemy. Czyli organizatorów poniosła fantazja. Także we wniosku, który złożyli w siedzibie MKOL-u, zapewniają, że problemu smogu nie ma. Że w strefie Tatr stężenie pyłu PM10 mieści się obecnie w zakresie wytycznych określonych przez WHO. O tym, że jak chmura zawiśnie nad Podhalem, to normy są przekroczone pięciokrotnie, cisza. W Krakowie może jest nieco gorzej, ale jak wynika z raportu, za 8 lat powietrze będzie właściwie krystaliczne. Co nie złupieli? Przecież już taki smog, że nie wiem. Powietrze mamy złe i koniec. Organizatorzy zapewnili także we wniosku, że za 8 lat w proponowanych terminach rozgrywania igrzysk prognozowana zimowa aura na południu Polski stworzy olimpijczykom i paraolimpijczykom idealne warunki do uprawiania sportów zimowych, a widzą do śledzenia ich zmagań. Pogodę przewidywać każdy może i nawet 100 roków do przodu, no to będzie tak, jak owy ksiądz Tischner godał. Za to będzie wasza prawda, moja prawda i ta teraz muszę prawda. Nie bardzo rozumiem. Kietelo cwani to mogli powiedzieć, że tego roku zimy nie będzie. Adam Feder, Wiadomości.